Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku. To szkoła z ponad stuletnią tradycją. A co jeszcze wyróżnia tę szkołę? Podobno bardzo wysoki poziom nauczania i bardzo wysoka zdawalność matur. Poza tym podobno panuje tu bardzo przyjazna atmosfera i takie indywidualne, przyjazne podejście do ucznia. Poza tym jest nowocześnie, a to jest klucz do sukcesu i zapytamy o to. A mamy okazję, ponieważ w szkole trwa dzień otwarty. Pani starosto, dlaczego warto skorzystać z oferty edukacyjnej szkół powiatu łaskiego? Witam serdecznie, dzień dobry. No myślę, że samo pytanie, które pani zadała, trzeba odpowiedzieć w ten sposób, że powiat łaski ma 3 szkoły, gdzie chcemy, aby młodzież z terenu powiatu łaskiego nie tylko przechodziła i skorzystała z naszej oferty edukacyjnej. Jak widzimy, dzisiaj dni otwarte w pierwszym liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Bardzo szumnie, bardzo dużo młodzieży z różnych szkół. Zresztą dzisiaj też mamy w szkole, w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Łasku, w popularnym ekonomiku, gdzie też po wizycie tutaj wybieram się do następnej szkoły. Chcemy przedstawić naszą ofertę edukacyjną. Chcemy pozwolić, żeby dyrektorzy zachęcili i nauczyciele, jak największą grupę uczniów, żeby podjęli naukę właśnie w naszych szkołach, gdzie powiat łaski dokłada różnych starań, bo poprzez odnowienie całej bazy edukacyjnej, poprzez zmianę wizerunku i przed szkołą, i w szkole przyciągamy, a jednocześnie chcemy nasze szkoły promować. W naszym doświadczeniu potrzebujemy wody i płynu do naczyń, które wymieszamy ze sobą tak, aby nie zmienił się płyn do naczyń. I pianę uzyskamy za pomocą gazu do zapalniczek. Teraz odpalamy patyczek i będziemy przykładać do piany. My tradycyjnie w tym roku proponujemy naukę w oddziałach o 3 różnych kierunkach. Pierwszy, biologiczno-chemiczny z rozszerzoną matematyką, matematyczno-fizyczny z rozszerzonym językiem angielskim i klasę humanistyczno-językową z rozszerzoną geografią. Także zarówno dla humanistów, jak i dla umysłów ścisłych mamy coś w zamian. To jest ważne, tak. Wiem, że szkoła też jest nowoczesna. Proszę powiedzieć właśnie o tej nowoczesności i o infrastrukturze, czy jest przyjazna uczniowi? Myślę, że jest bardzo przyjazna i z dnia na dzień jest coraz lepiej. Już generalnie, kiedy dochodzimy do szkoły i oglądamy naszą nową ścieżkę edukacyjną, to już widać, że oferujemy pakiet edukacyjny, co jest niezwykle ważne, ale kiedy się przekroczy mur naszej szkoły, to od razu widać, że no rzeczywiście, dbałość o estetykę korytarzy. Ostatnio zakupiliśmy pufy do siedzenia dla naszej młodzieży, nowe krzesełka, nowe ławeczki, żeby no, umilić im pobyt w tej szkole. Dalej, w każdej klasie już teraz mamy tak naprawdę bogate doposażenie. Tam nie będę się chwaliła tablicami interaktywnymi czy monitorami dotykowymi w sprzęcie, ale u nas też jest. Także jeżeli cokolwiek jest potrzebne, jeżeli młodzież sygnalizuje jakąkolwiek potrzebę albo nauczyciele, no to staramy się wychodzić naprzeciw i kupujemy, zapewniamy i mają. Dobrze, zapytamy się uczniów, jak podoba im się szkoła. Zapytamy się również tych, którzy kończą właśnie teraz szkołę podstawową. Jeśli możemy, przejdziemy się po szkole, zobaczymy, jak wygląda. Dziękuję. Dzisiaj dzień otwarty w waszej szkole. W związku z tym chciałam się zapytać, jak to było, kiedy wy tutaj zamierzałyście się wybrać? Pytam z uwagi na wasze młodsze koleżanki i kolegów. Jakie miałyście oczekiwania? Znaczy powiem tak, na dniach otwartych było bardzo super. Atmosfera była przemiła. Każdy był uczynny i tak też zostało. Wszyscy tutaj się wspierają, są pomocni sobie i nie ma jakiejś rywalizacji pomiędzy każdym, tylko każdy jest, się wspiera i tak współgra cała szkoła ze sobą. Na pewno były oczekiwania, a później w toku nauki weryfikacja oczekiwań. I czy ta weryfikacja wyszła na plus? Tak, weryfikacja wyszła na plus. Nauczyciele są jak najbardziej dla nas uczynni, mili. Oczekiwania też zostały spełnione. Są do naszej zawsze jakby dyspozycji i jeżeli chcemy coś naprawdę osiągnąć i się dowiedzieć od tego nauczyciela, to idziemy i po prostu pytamy, nie boimy się. Skąd to zainteresowanie? Bo jesteście dziewczęta na profilu biologiczno-chemicznym, tak? Zgadza się?
Znaczy no, biologia z chemią, bardzo ciekawe kierunki. Chemia, jak widać, też jest bardzo ciekawa, dużo doświadczeń, bardzo można dużo się nauczyć, no i też dużo można zrobić po takim profilu. Medycyna, jakieś zainteresowania takim czymś, weterynaria, to też bardzo skłoniło nas, żeby wybrać ten profil. Czyli będzie pewnie kontynuacja już po zakończeniu szkoły i studia. Tak, ja osobiście od 7 lat chcę zostać weterynarzem, dlatego też wybrałam się na profil biologiczno-chemiczny. Mam nadzieję, że dalsze sukcesy i nauka po prostu da mi możliwość kontynuowania tego, co zapoczątkowałam i tego, co chcę dalej kontynuować. Chodzi nam reakcja odbarwienia, czyli podane wino zamieniło się w wodę. Wsypujemy troszeczkę manganianu 7 potasu. I zalewamy go gliceryną. Jest to trochę dłuższy proces, bo w tym momencie wytwarza się duża ilość energii i wzrasta temperatura, która powoduje samozapłon. O, jestem. Jak podoba Wam się sama szkoła? Jak placówka? Wyglądało super i towarzystwo też. Bardzo tolerancyjni, fajni. Na pewno zachęciła szkoła. No, super nauczyciele, uczniowie. Czyli sprostała Wasze oczekiwania? Tak, dla mnie myślę, to tak. Że tak. A jakieś plany co do profilu? Ja mam trochę planów, na przykład chcę iść na biologiczno-chemiczne, a później na studia, na przykład na lekarza albo na weterynarię. Ja też myślałam nad biologiczno-chemicznym, aczkolwiek jeszcze się zastanawiam. Czyli szkoła jak najbardziej na plus? Oczywiście, że tak. Dla mnie tak. Tak, bardzo. Będziecie rozważały wybór, tak? Tak. Ja chyba jako pierwszy złożę tutaj papiery. Ja muszę się zastanowić albo pierwszy, albo drugi. Jesteśmy teraz w klasie biologiczno-chemicznej. Ja jestem bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się tego, ponieważ tutaj jest przeprowadzana sekcja. Sekcja czego sekcja? Pieprzowego serca oraz dwóch nerek. Tłumaczymy uczniom, co się gdzie znajduje tak naprawdę. To jest taka najprostsza, tak naprawdę najprzystępniejsza rodzaj sekcji. Czy ta nerka jest zdrowa? Tak, jak najbardziej. Żadnych kamieni tutaj nie stwierdziliśmy, ani patologii innych. Co to jest katalaza? Katalaza jest to enzym, który jest wytwarzany na przykład u nas w organizmie i on służy do rozkładania natlenku wodoru, czyli właśnie takiej wody utlenionej, na tlen i wodę. I tutaj właśnie na podstawie ziemniaka możemy wykryć tą katalazę, a tu mamy podgrzanego ziemniaka i jak wiemy enzym to jest białko, a białka denaturują, czyli niszczą się w temperaturze 40 stopni. Na przykładzie wątroby zwierzęcej te białe osady i ta biała piona właśnie to jest ten rozkład tego natlenku wodoru. Solidne. Olbrzymie. To, tak, tutaj widać tę powierzchnię stawową, gdzie połączona była kość ramieniowa. No widać tkankę gąbczastą. No myślę, że tutaj takie przeurocze stworzonko. To jest modliszka. Modliszka. Czasami bywamy modliszkami, ale nie zawsze. Młodzieży nie zrobimy żadnej krzywdy. No to też jako ciekawostka jest ten chrząszcz. W Stanach Zjednoczonych istnieje artysta, który z tych pokryw robi obrazy, ale też są na przykład wykorzystywane te pokrywy do robienia biżuterii, bo one, jak widać, ja może tu wyjmę, one opalizują. Dla Państwa wiadomości, jest to listnik chrząszcz poświętnikowate. Nie, ja to przeczytałam, nie jestem taka mądra. No i rozwój kijanek, proszę zobaczyć. Jest szkielet nietoperza. Myślę, że też widać tę jego bardzo dużą.